Ewa z Rolnik Szuka Żony zaskoczyła zdjęciem przed samym finałem. Uczestniczka doskonale się bawi, ale nie ma z nią Waldemara. Ewa z Rolnik Szuka Żony korzysta z popularności, jaka przyniósł jej udział w randkowym programie Telewizji Polskiej i po zapowiedzi koncertu wybrała się na kolejne wydarzenie. Ewa, ale bez Waldemara, pozuje jak prawdziwa modelka. Trzeba przyznać, że uczestniczka doskonale czuje się zarówno przed kamerą, jak i przed obiektywem. Tym razem zaskoczyła zdjęciem z tajemniczymi mężczyznami. Zobaczcie, Ewa z Rolnik Szuka Żony pozuje z prawdziwymi przystojniakami. Dziesiąta edycja z Rolnik Szuka Żony powoli staje się najbardziej kontrowersyjną w historii hitowego randkowego show. Uczestnicy jeszcze przed finałem podkręcali atmosferę na temat ich relacji i uchylają rąbka tajemnicy, co do tej pory raczej się nie zdarzało w poprzednich edycjach. Jak się okazuje, dotyczy to nie tylko Waldemara, Doroty czy Anny, ale również Ewy. Kandydatka Waldemara z Rolnik Szuka Żony właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym pozuje z mężczyznami podczas eventu, a fani pytają o Waldemara. Wygląda na to, że Ewa w pełni zamierza wykorzystać swoje 5 minut po programie i chętnie przyjmuje zaproszenia na różnego rodzaju imprezy. To z pewnością nie uciszy spekulacji na temat tego, że Ewa zgłosiła się do Rolnik Szuka Żony jedynie dla popularności, chociaż ona sama otwarcie temu zaprzeczała przed kamerami.